nie brać, nie schylać się, nie dotykać. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzimy się na kanale WTF Kloc, czyli kanale, który zajmuje się sprawdzaniem, czy to w ogóle jest fajny kloc, moi drodzy. Nie tylko pojawiają się tu klocki alternatywne do klocków Lego, że takie oficjalne, normalne, nazwijmy to jak Kobi, Playmobil i tak dalej, ale pojawiają się tutaj również takie w większości jednak dziwactwa, jak niniacy, niniacy od firmy CX, chyba tak, to jest ta firma Peach, on ma na imię, proszę bardzo, nie mylić pierwszej literki na B, bo wyjdzie, wyjdzie źle, a jeżeli on się okaże groźny, no nie chciałbym, by okazał się groźny, byśmy go przezywali, moi drodzy. Super cool weapon, to jest to, co obiecują nam, że dostaniemy w środku. Oprócz tutaj naszego picza, do wyboru mogliśmy mieć jeszcze kola. Tutaj taka bardzo dziwna, ciężko, combat effect. Givness? Nie wiem, co to znaczy, moi drodzy, ale to już ma moja nieznajomość angielskiego. Mamy tutaj również nadany numer, jest to zabawka, jak widzimy, z Chin. Uwaga, zabawka nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na małe części, wyprodukowano w Chinach, moi drodzy. No bylibyśmy w szoku, gdyby było inaczej. Oczywiście na starcie jesteśmy już trochę źli, no bo instrukcja jest tylko i wyłącznie z boku, ale przy chipkach raczej takich problemów nie ma. Jest to zestaw, który ja kupiłem nad morzem, jak powinniście wiedzieć już z filmików haulów moich nadmorskich. Sprawdzi, moi drodzy, CX firma. Opakowanie, tak jak widzicie, troszkę styrane, no potwierdza się to. Niestety w środku nie mamy instrukcji. Nienawidzę tego, żeby nie mieć po prostu instrukcji, bo mówię, kiedyś będę chciał to zburzyć, a później odbudować i jak ja to, moi drodzy, mam zrobić? Nie wiem. Woreczek taki dziwny, mocno specyficzny, bym rzekł. No, czekajcie, jeszcze... Musiałem użyć zębów, inaczej się tego nie dało, moi drodzy, otworzyć. Sprawdźmy, jak firma CX sprawdza się pod kątem kloca, jakości kloca i w ogóle jak to się ma do oryginalnych duńskich klocków Lego. Moi drodzy, okej, pierwsza niespodzianka pozytywna. Mamy tutaj, naklejkę, nadruk. Całkiem okej, no nie, no dobra, im dłużej się przyglądam, tym więcej błędów widzę. I to, co widzicie, to nie jest brud, że tak co chwilę przecieram, bo mi się wydaje, to jest brud. Nie, to są jakieś błędy tu nadrukowe w większości. CX Toys Ninjaku Minifigures, minifigures, chociaż tak schodzi, nie schodzi, no ciężko określić. Jakość kloca, okej. Okej, okay, nie jest absolutnie za miękki, nie boję się o jego jakość, więc źle nie jest. Sprawdźmy więc resztę, jak tutaj się prezentuje reszta. Moi drodzy, no ja już widzę, ja już mam typka w ręku. Przede wszystkim, no cóż, sprawdźmy, jak wygląda, jeżeli chodzi o nadruki. No takie trochę, wiecie, jakby nie do końca, jakby ta drukarka przerywała, takie kropeczki nam się tu pojawiają, to samo tu. No jakby tak sobie troszkę przerywała i dodrukowywała, jakby troszkę szkoda było chyba tuszu i tak mówię, więto ustawiono bufor na mniejszy podajnik, w sensie by mniej podawał do drukarki. Można by to oczywiście nawet uznać jakiś plus, ale trzeba by być troszkę, wiecie, na głowę upadniętym, by uznać to za plus. Znacznie lepiej, czy no właśnie, czy znacznie lepiej, ciut lepiej, ale dalej. Dobrze prezentuje się tutaj klata. Niby nie jest źle, ale spójrzcie. Jakieś kropki, jakieś szare tu podruki pod spodem, tak? Tu jakieś coś wyszło, tu coś nie poszło. Tu nawet ryskę już mamy, moi drodzy. Ja to wam otwieram na waszych oczach, a spójrzcie. To już posiada ryski. No nie jest najlepiej, moi drodzy. Z tyłu, jak to się prezentuje, no właśnie, spójrzcie tu. To wygląda, jakby to było brudne. I czy to jest brudne? Nie. To nie jest brudne, moi drodzy. To jest koślawy nadruk. To jest brzydki nadruk, po prostu. Brzydki nadruk, tutaj ten szar jakby to właśnie wyglądało brudne, poklejone, a nie jest po prostu, moi drodzy, to jest nadruk, żeby nie, chociaż tak niby schodzi, niby coś się tutaj jakby ruszało. No nie wiem, tak czy siak nie wygląda to zbyt dobrze, nie wygląda to ok. Chociaż gdyby te nadruki były na przykład tu też dopracowane, byłoby naprawdę w miarę spoczko. No nie są, moi drodzy. Sama buźka, no to samo co gdzie indziej, jakie niedodrukowanie, takie sitkowanie, takie tutaj... No nie jest to pełny kolor taki, jaki byśmy chcieli, by był. No nie wygląda za dobrze. Nie wygląda, moi drodzy, to niestety za dobrze. Dodatkowo, bo mówiliśmy sobie na druki, chodzi to za lekko. Ta noga chodzi ciut leciej niż Lego, a ta to prawie nam luźno w ogóle lata. No nie poleciłbym tej figurki na pewno, jeżeli szukacie zamienników, substytutów do Lego. No ale sprawdźmy jeszcze, jak wyglądają, jak sprawdzą nam się dłonie. No bo kolor dłoni i kolor mieczyka już jest na plus, już jest na props. Co ciekawe, tutaj musimy zdjąć głowę i na szczęście...
musimy ją zasłonić oto taką chustą. Chusta wykonana, no w miarę okej. Tu chusty się czepią, nie będę, wygląda no spoczko, że tak powiem. W chuście, no właśnie, chusta zasłania mu tą brzydką buzię, ale, moi drodzy, kolejny minus, no nie trzyma się ta chusta. Teraz dobiliśmy niby mu tą głowę, ale bardzo łatwo z tą chustą trochę tą głowę podważyć. No i właśnie zaraz lata. Moi drodzy, innymi słowy, no tak średnio się to trzyma kupy. Włóżmy mu jeszcze oczywiście fioletowy tutaj, o, kapelusz. O, ładny, on akurat im wyszedł i jakościowo, bo czekajcie, jakościowo jest ok jak Lego. Czyli z gadżetami firma CX nie ma problemu. Tutaj jeszcze zaprezentuję wam brońkę w ekstremalnie ciekawym kolorze, ekstremalnie zielonym, jakościowo ok. I kusza również jakościowo ok, moi drodzy. Recenzja więc to będzie szybka, lecz niestety smutna dla tego zestawu. Niestety ona będzie smutna, bowiem generalnie jakość klocków, choć mam tu na myśli same klocki, bryki, czyli na przykład tą podstawkę, jakość kapelusza, jakość kuszy, jakość miecza, jest ok, tak? Tutaj mi się nie bał, co się z tym stanie, nie pachnie to tandetą, nie pachnie to złem. Jak widzicie jednak, jakość sipka no nie jest do końca. Ja na przykład nie mam, o, tutaj miałem problem, żeby go nabić, tu mi coś odpada, rozpada się i tak dalej, tu są z tym problemy. Jakość więc tutaj sipka, jeżeli chodzi o jego ruchliwość, jest słaba, zdecydowanie za łatwo to chodzi. Jakość na druku, no nie nazwę jej katastrofalną, ale po prostu zła, już nie mówiąc o tych brzydkich elementach, takie jak są tutaj. Innymi słowy, moi drodzy, bierzemy jeszcze pod uwagę, że to oczywiście kosztowało mnie 3 zł jeno. Jeno 3 zł to nad morzem. Czy brać, czy nie brać? Brać, ale na zasadzie, że jak zgubicie, to nie płaczcie, nawet nie szukajcie, szkoda się schylać, bo sobie nadwrężycie kręgosłup. Nie brać, nie schylać się, nie dotykać, jak upadnie. Natomiast, czy też biegać po to do sklepu? Również raczej bym tego nie polecił. No jest taki substytut, ok, da się tym pobawić i nie wybijecie sobie tym zębów, ani krzywdy sobie nie zrobicie, ale kilka rzeczy naprawdę mogliśmy mieć do czynienia z dobrą figurką. A tak to jest. Taki sobie pitch po prostu, piczek taki. Ja wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek na moim kanale, kolejną wspólną recenzję mamy za sobą. Kolejny raz wam podpowiedziałem, czy kupować jakieś klocki, czy nie. Mam nadzieję, że moja recenzja wam coś rozjaśniła, jeżeli chodzi o tę firmę. Widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych odcinkach, a dziś bardzo wam dziękuję. Bye!